skąd pan przyjechał, skąd pan jest, numer buta i tego panie garsonki, czy tam ubrania. Przedstawić nam się fajnie, bo ten oto człowiek chce być radnym w naszej miejscowości. Prosimy o zaprezentowanie. Herman Szpiot, ja w tej chwili mieszkam w Dobrzeń Wielki. Planujemy się, jeżeli się uda wszystko tutaj z żoną, z dzieckiem właśnie wybudować w kół. No i właśnie stąd taki plan też, żeby startować z kół. Znaczy, co chciałbym zrobić? Ogólnie na pewno chciałbym zająć się tematem smogu, tylko tu nie zwalczany, tylko na sam początek montaż czujników smogu. To nie jest jakiś tam duży koszt i żeby każdy z nas wiedział, czy ten smog jest, czy go nie ma, bo to też różnie jest w zależności od tego, jakie są dni, jak ludzie często palą, tak? Koszt tego czujnika smogu to nie jest duży, to jest 1500 zł netto, także na miejscowość dwa takie czujniki spokojnie wystarczą, z czego to jest też fajne, bo taki czujnik może na przykład algorytmicznie tutaj ten mówić, czy w danym dniu, znaczy w następnym dniu dzieci z przedszkola, ze szkoły mogą na spacer wyjść, czy lepiej nie, czy te powietrze będzie dla nich dobre, czy nie, no to też jest ważne, tak? Bo takie dzieci no, są mniejsze niż my i tutaj tą dawkę jednak przyjmą większą tutaj. Czym chciałbym się też zająć, to na pewno internetem troszkę szybszym, żeby tu wesprzeć, żeby ten internet światłowodowy u nas zaczął działać. Chciałbym też mocno wesprzeć tutaj jakoś pozyskiwanie funduszy unijnych, żeby ta nasza gmina miała jakiś taki rozpęd teraz, tak? Bo nie ma tych pieniędzy, które były. Także tutaj chciałbym tak zaczerpnąć funduszy unijnych, na ile to jeszcze będzie możliwe w tych przyszłych latach, bo nikt nas nie wie, czy to będą większe pieniądze, mniejsze, tak? To wszystko tam u góry będzie. Też słyszałem właśnie, tutaj jest problem z drogą przy szpitalu, tak? Tam też chciał rozwiązać problem tego parkingu, to jest raz. Dwa, czy tam ma być droga jednokierunkowa, czy dwu, bo tu też jest z tym problem, to wiem, tak? Też bym chciał w tym pomóc rozwiązać to jakoś tak. Pozwolicie pan, że się tylko wesprzeć swoją tutaj jeszcze ulotką, ten tak, ściąga taka. Na pewno też chciałbym monitoring prowadzić w takich jakichś kluczowych miejscach, że człowiek nie będzie bał się, powiedzmy, w zimie, jak już będzie ciemno, przejść z domu do sklepu, ze sklepu do domu, że coś się stanie. No teraz to różnie jest. Mamy różne osoby też tak przyjeżdżają, tutaj jest rozbudowa elektrowni, także nie znamy siebie nawzajem często, także chciałbym też się zająć rozbudową tutaj monitoringu, żeby można było spokojnie po własnej wsi sobie chodzić, a nie człowiek się będzie bał, że ktoś tam gdzieś wyskoczy, oberwie zaraz czymś, tak? Znaczy, chciałbym bardzo, bardzo mocno też wspierać wszelkie inicjatywy oddolne. Tutaj powiem szczerze, że sam działam w tej chwili w Stowarzyszeniu Borki Aktywni Razem. Wiem, że to jest fajna grupa ludzi, jak to fajnie działa. I chciałbym tutaj też coś w naszej gminie takiego zacząć rozwijać, ludzi chętnych, aktywnych przy takim działaniu, przede wszystkim charytatywnym, to bo nas to kosztuje masę czasu, mimo takich obowiązków zawodowych, rodzicielskich, no mamy czas jeszcze, żeby tam pomóc, działać, gdzie to jest miesięcznie po kilkanaście godzin. Pani Marysia też wie, bo też działa, także często, gęsto to jest tam masę czasu poświęcane, bo to wszystko jest praktycznie akurat w naszym stowarzyszeniu dla tych dzieci po to, żeby one mogły później przyjść na jakieś tam powiedzmy modelarskie zajęcia, które były ostatnio, ten będzie pieczenie pierników, było pieczenie wspólnej pizzy, także to jest wszystko, te fundusze, które tam zbieramy gdzieś, mamy, to jest wszystko przeznaczane na dzieci też, żeby rodzice z dziećmi, nawet ci, którzy nie są z nami, dowolne osoby mogą przyjść, mogą z nami tutaj powiedzmy upiec te pierniki, złożyć ten model. Także bardzo, bardzo mocno chciałbym zbierać też taki pomysł, żeby oddolne inicjatywy, wszelkie stowarzyszenia mogły zacząć działać, rozwijać się tutaj. No i z mojej strony to myślę wszystko tak na szybko. Dziękuję.